Ty, nie dostałeś dawno w pierdol? Ty! Spokój! Nie widzisz, że on jest jebnięty? No popatrz na niego, nie widzisz? Słuchaj. Bierzemy to i nas nie ma. Dobra. Witam was serdecznie. Jak się czujecie tego pięknego dnia? Nie jest piękny? O nie. Każdy dzień jest piękny. Mówią co prawda, że nadciąga huragan, że zmiecie nas z powierzchni. A ja w to nie wierzę. Ile razy mówili, że grozi nam koniec świata? Popatrzcie przez okno. Poczujecie tak jak ja, że nic, ale to nic nie może nam się stać. Na dobry początek dnia trochę muzyki i spokój. No. Rośnie fala protestów przeciw działaniom militarnym w Iraku. W kilku miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się kolejne marsze obrońców pokoju. Tymczasem prezydent George Bush uzasadniał wczoraj konieczność zwiększania wydatków na cele wojskowe nową falą ataków terrorystycznych, których ofiarami pada ludność cywilna i żołnierze wojsk sprzymierzonych armii operujących na terenie. Myślałam, że już nie dojedziemy. Znowu ten zapach. Dlaczego ty nigdy nie otwierasz okien? Przepraszam. Nie przywieje cię, nie bój się. Sprzątałeś? Zaraz coś odgrzeje. W piekle jest gorąco. Co mówisz? Nie mówię, tylko śpiewam. Widzę, że mamy humorek. W twoim piekle na pewno będzie gorąco. A w moim jest wręcz przeciwnie. Wszędzie agregaty chłodnicze. Słyszałeś, co się dzieje? Widziałeś wiadomości? Nie lubię nadmiernego hałasu.
telewizor. Terroryści opanowali centrum Madrytu, przecież to jest jakiś absurd. Madryt? A powiedz, jakie masz realne dowody na to, że Madryt istnieje? Tak, tak, nie mam żadnej pewności, że nie robią mnie w balona, bo świat to przecież tylko kilka metrów kwadratowych i cała masa statystów, dobrze to zapamiętałam? Doskonale. Agregaty chłodnicze. Przepraszam. Fajnie to wymyśliłeś. Ty potrzebujesz tego drapania za skórą, co? Tego lekkiego poddenerwowania, żeby napędzać krew. Lena, zrobiłaś to? Nie znęcaj się nad biednym kaleką. Powiedz. Tu cię pieprzę. Jesz coś, czy nie? Bo ja już jadłam na mieście. A miło było? Jest silniejszy ode mnie? A może ma inne walory? Słuchaj. Ja byłam na szkoleniu, a nie na wczasach. A wiesz po co? Po to, żebyś miał co żreć i żebyś miał pieluchy, w które możesz nasrać. Co musi mieć idealny mężczyzna? Zielone oczy. Piękne dłonie. A może wystarczy, żeby chodził? Żeby stawiał stopy w odpowiedniej kolejności. Pamiętasz? Pamiętasz, kiedyś powiedziałaś, że człowiek, który nie potrafi ustać 5 sekund na własnych nogach, nie jest wiele wart. Czego ty naprawdę chcesz? Dalej ślinie się na twój widok. Jesteś żałosny. A ty cudowna. To nie ja jechałam z jakąś głupią dziwką. Przepraszam. Przepraszam. Za co ty mnie cały czas przepraszasz? Przepraszam. Przepraszam cię, mój kochany mężu, za to, że miałeś mnie w dupie, tak? I kiedy ja wiodłam spokojny i przykładny żywot, ty byłeś wyjątkowym skurwysynem, tak? Chciałam cię przeprosić, mój kochany mężu, za to, że wyrżnąłeś z tą głupią dziwką w ten piękny słup reklamowy. I z jednej strony tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że szlak trafił twój kręgosłup, ale z drugiej strony miałeś dużo szczęścia, mój kochany mężu, bo tej głupiej dupie nic się nie stało. I tylko jakimś cudem nie stanąłeś przed sądem. Bo widzisz, mój kochany mężu, bardzo cię kocham, ale wydaje mi się, że to wszystko jest chuja warte, no bo sam popatrz. Siedzisz na tym wózku i tylko patrzysz przez okno. A co ja biedna mam zrobić? Przestałam już wierzyć w cuda i powiem ci, mój kochany mężu, że będziesz tak kiblował na tym swoim krzesełku do usranej śmierci. Dziecka mi nie zrobisz. Ani ty piękny, ani bogaty nie jesteś. Łapy ci się trzęsą. Nie mam zamiaru cię dłużej męczyć. Powiedz mi tylko jedno, zrobiłaś to z nim czy nie, ty święta dupo? Tak. Tak.
Był fantastyczny. Silny, męski i czuły. Rżnęliśmy się całą noc. Dotykałam go całym ciałem wszędzie. Gdzie jest Magda? Przywieźli ją wieczorem. To on po nią przyjeżdża? Nie, nie chcę, żeby tu wchodził. Lubi go? To jest jej ojciec. Słuchaj, a on ma kogoś? Znalazł sobie kogoś? Nie wiem. Magda mówi coś o jakiejś cioci. Słuchaj, jeżeli nie chcesz o tym gadać, to spoko, nie? A wtedy w kinie chciałaś mi coś powiedzieć. Miałam taki sen. On siedzi przywiązany do krzesła, a ja go walę metalowym prętem. I on zwija się, krzyczy z bólu, a ja go walę jeszcze mocniej. No wiesz, nikt nie lubi być zdradzany, nie? Dzięki. Zresztą... wynajęłam takich dwóch facetów, żeby go złapali i związali. Chciałam obciąć mu jaja i wsadzić mu je do gęby, żeby wiedział, jak smakują. Jestem trochę nieobliczalna, chyba. Powinieneś się mnie bać. Zastanowię się. Za dobry jesteś dla mnie. Niczego ode mnie nie chcesz. Jest podejrzane. Co? To pomogę ci, co? Daj. Thank you.
ojciec uwielbiał gwałcić moją matkę. Pewnie cało go to, im bardziej się broniła, tym bardziej był szczęśliwy. Dlaczego mi to mówisz? Przechowałem się za szafą. I wyobrażałem sobie, że któregoś dnia go zabiję. A ona mnie widziała, naprawdę patrzyła się na mnie. Ale nic nie mówiła. Patrzyła ona się na mnie, kiedy on jej to robił. Nie wiem, dopiero potem zrozumiałem, że może tak było jej łatwiej. Przestraszyłem się, co? Proszę cię. Obejmij mnie. Poznajesz mnie? Co? Wiesz, że znaliśmy się wiele lat temu. Tak? Tylko, że ja wtedy byłem kim innym. Byłem kobietą. No przyjrzyj się. Proszę. Przyjrzyj się. Ale proszę. Zawsze byłem dwa kroki za tobą. Wiem, gdybym wtedy... Ja nie wiem, może ty po prostu taka jesteś, że musisz się kurwa puścić. Posłuchaj mnie, za rok, nie wiem, góra dwa. Sprawa będzie definitywnie zakończona. Wszystko, co na dziś może wymyślić medycyna, znajduje się w moim ciele. Nie wierzę ci. Jeżeli ja kiedyś byłem kobietą, to będziesz mnie kochała? A jeśli ja jestem kobietą, to będziesz mnie kochał? Naprawdę to zrobiłem. Dobry. Cześć. Ja Sebastian jestem. Magda.
Nie chcę być anonimowy ani popularny. Chodzić w niebieskich koszulach i ciągle niczego nie być pewien. Nie jestem szafą, lodówką, pralką. Nie jestem ateistą ani wierzącym. Wakacjami i człowiekiem na zdjęciach z wakacji, który podobno jest mną, ale ja wcale siebie nie poznaję. Nie chcę być uśmiechniętą reklamą rzeczy mi niepotrzebnej albo potrzebnej, nieważne. Nie potrzebuję żadnych gazet, ani telewizji, ani tych gadających głów polityków, rozumiesz? Odpierdolcie się ode mnie. Dobry. Dobry. Przepraszam. W ostatniej chwili ktoś znalazł błąd w umowie. Terminy nie zgadzały się z ratami. Kazali mi sprawdzić wszystko jeszcze raz. Wiem. Dobrze wyglądasz w tej koszuli. Niebieski pasuje do ciebie. Krawat to przesada, ale w koszuli wyglądasz doskonale. Jesteś taki... Gładki. Jest gładka. Gładka. W koszulach chodzi o to, żeby były gładkie. Nie myślałaś o tym? Chodzi o to, żeby się schować. Czemu się śmiejesz? Jesteś inteligentna. Twoi koledzy z biura też są inteligentni. Dlatego wszyscy chodzicie w tych waszych mundurach. Nie przypinają wam co prawda pagonów do ramion, ale przecież wystarczy spojrzeć. Powinieneś zostać krawcem. Zrobiłbyś karierę. Dyktator mody, który szyje mundury od stopnia sierżanta wzwyż. To działa jak tajne stowarzyszenie. Ci ludzie się szanują. Nie mogą sobie pozwolić na pomyłkę. Papierośnice, zapalniczki, telefony mają pierwszorzędne znaczenie. Czasami nawet można włożyć byle jaką szmatę, żeby przez chwilę pobawić się w kogoś innego, ale detale byłeś muszą być zawsze na swoim miejscu. No? Załatwiłeś coś wreszcie, czy nie załatwiłeś? Załatwiłeś. Zobacz, jakie to piękne słowo. W gruncie rzeczy ilustruje ono istotę współczesnego życia. Pieniądze, banki, kancelarie prawne, sklepy. I te wszystkie masy zorganizowanych ludzi nie mają znaczenia, bo liczy się gest. Proste pytanie, załatwiłeś czy nie załatwiłeś? Ja mam w dupie twoje filozofowanie. Byłeś na tym spotkaniu czy nie? Mocno powiedziane. Powiedzmy, że mógłbym ci zaufać i założyć, że nie dzwoniłaś tam i że nie znasz wyników mojej tajnej, wielkiej rozmowy, którą załatwiłaś mi ty. Gdybym ja przesiedziała w tym mieszkaniu 2 miesiące, to też by mi odbiło. Idziesz na skróty, a cała sprawa wygląda zupełnie inaczej. Cała sprawa wygląda tak, że kiedyś poznałam miłego chłopaka, zakochałam się i wyszłam za niego za mąż. I żylibyśmy długo i szczęśliwie, ale on pewnego dnia jechał samochodem i zobaczył po drugiej stronie rozbity samochód. Zatrzymał się. Podszedł najbliżej jak mógł i zobaczył faceta z pociętą twarzą. Facet miał szkła powbijane dookoła głowy jak w aureoli, tak? Naprawdę potrafisz być irytująca. Ja na początku byłam nawet wzruszona tą postawą. Bo co kogo dzisiaj obchodzą jakieś wypadki na ulicach? Przejęłam się. Naprawdę się przejęłam. Myślałam sobie, Boże, jaki on jest wrażliwy. A ja nie mogę być zmęczony? Nawet przez krótką chwilę. Możesz. Tylko powiedz mi, kiedy ci przejdzie. Nie rozumiesz, że to nie chodzi o ten wypadek, że to w ogóle nie o to chodzi? Przeludnienie. Na ziemi jest przeludnienie, na pewno jest przeludnienie w tym mieście. I mogę cię zapewnić, że nikt, ale to na pewno nikt nie zauważy, jak przestaniesz chodzić po ulicach. Może na początku, przez pierwsze 2 tygodnie ktoś zadzwoni, zapyta się, ale potem będzie cisza. Jacek. Ja zaczynam się naprawdę o ciebie martwić. A, nie mówiłem ci, bo nie było okazji. Dostałem pracę. Telewizja. Zawsze chciałaś być bardziej medialna, prawda?
nadawać program na żywo o nieudaczniku, który nie potrafi sobie poradzić w życiu. O takim cieniasie, któremu trzęsą się łapy i nie może wyjść z domu, bo się boi, że go zaraz ktoś zabije, będzie przechodził przez ulicę, albo nawet jeszcze nie zdąży wyjść i już! Pociąg pośpieszny relacji Szczecin-Gdańsk przybędzie z opóźnieniem około 13 minut. Opóźnienie może ulec zmianie. Jezus Króle wie! Nie ma mnie. Nie dzwoń do mnie, nie ma mnie. Ostatnio mam dziwny sen. Widziałam siebie. Siedziałam w autobusie i patrzyłam w szybę. Miałam z 70 lat. Skąd wiedziałam, że ta staruszka w autobusie to ja? Przytuliłam swoją twarz do jej twarzy, ale ona udawała, że mnie nie widzi. Nie chcę być stara. Jak się tak ze mną bawisz, słyszysz? Bolą mnie oczy. Mam spuchnięte oczy, całe spuchnięte. Dobrze. Może masz rację, chcesz się ze mną bawić. Myślisz, że masz nade mną przewagę? Że możesz ze mną zrobić, co tylko ci się podoba? Tak. Widziałam Weronikę. Ma piękny płaszcz. Pytałaś się o mnie? Podszywany jest z takich małych łatek. Wiesz, całe mnóstwo jest tych łatek, ale wszystko jest w jednej tonacji.
Nie pytała. A jest bardzo dobrze wychowana. Władowali w jej naukę tyle pieniędzy, że to w końcu musi dać rezultaty. Uczyli ją tych wszystkich języków, kultury i sztuki i tak dalej. A ciekawe, kto jej powiedział, żeby nie zajmować się tymi śmierdzącymi sprawami, które prędzej czy później i tak dadzą tylko kłopoty. Pewnie do tego doszła sama. Myślałeś, że się na to rzucę, tak? Masz doskonałą zabawę, taki cyrk. Cyrk. Chciałabym... Rzucasz coś wygłodniałym psom i patrzysz, jak się zażynają. Genialna rozrywka, godna najwyższych sfer. Chciałabym, żebyś nie traktował całej tej... No, ale ja mam to w dupie. I nie chcę dawać ci tej satysfakcji. Tobie, jemu. Jemu przede wszystkim, rozumiesz? Idź mu powiedz, że mam w dupie jego łaskę. Nie potrzebuję jego jebanej ojcowskiej litości. Może czy ty nie widzisz, jakie to jest idiotyczne? Czy ty nie rozumiesz, jakie to jest idiotyczne? Chciała, żebyś nie traktował całej tej sprawy jak zabawy. Dobrze wiesz, jakie to jest poważne. Poważne. Bardzo poważne. Zatkaj się, gówniarz! Ty mi się rzygać, jak tu przychodzę, na mnie możesz zdechnąć. Doskonale. Zniknij z mojego życia. Chcę tu przyjść pewnego dnia i po prostu ciebie tutaj nie spotkać. Doskonale, to ujęłaś, siostrzyczko. Doskonale. Bierz i przestań zgrywać kretyna. Co mi się ostatnio przypomniało? No. Pamiętasz, jak byliśmy z ojcem na Helu? Wtedy, co mama pierwszy raz próbowała się zabić, a nasz kochany tatuś wziął nas na wakacje? Nie pamiętam. Pamiętasz, mieliśmy wtedy jakieś 8, znaczy ja miałem 8, a ty 9. I dlatego to ja mogłem zgubić się na tej pieprzonej plaży. Schowałem się w krzakach, a ty biegałaś po całej plaży i... Nie szukałaś. Byłaś taka przestraszona i pytałaś wszystkich. Przepraszam, czy nie widzieli gdzieś państwo mojego małego braciszka? Wiesz, tu naprzeciwko mieszka taki facet. Od razu pokumał, że ćpam, ale nie mógł kurwa wiedzieć, że jesteś moją siostrą i właśnie od czasu do czasu coś im tam przynosi. Coś się po prostu nie mieściło w jego głowie. Zauważyłaś, że ludziom generalnie nie można mówić rzeczy, o których oni nie chcą słuchać?
powiedziałem, że jesteś moją byłą dziewczyną. Że dajesz dupy na lewo i prawo i tam od czasu do czasu przynosisz mi działkę. No i wtedy jebany uwierzył. Powiedział, że nawet nieźle wyglądasz i że mogę cię do niego przysłać, bo on też ci może zapłacić. Porządny człowiek, który nie chce pozwolić zdechnąć swojemu synowi na ulicy, tak? Kupił mu mieszkanie, przysyła swoją kochaną córkę i ma nadzieję, że jego syn się zacznie w końcu leczyć, tak? Nie, zupełnie nie tak. Ma wyrzuty sumienia. Zastanawia się, kurwa, co jest nie tak. Jego własna żona podcięła sobie żyły, a nie, nie, zupełnie nie, nie tak. Żeby go pić. Wcale się nie zastanawia, czy coś z nim jest nie tak, bo wie, że to i tak nic nie zmienia. A wiesz, co go zabolało najbardziej? Jak się dowiedział, że chodzę z facetami. Dobrze. No, na ci panie jeszcze mógł przymknąć oko, ale dawanie dupy facetom. Co już było dla niego za dużo? Buntownik, który ćpa za pieniądze swojego starego. No. Czy ty myślisz, że ty jesteś taki cwany? Spotkasz Weronikę, to powiedz jej, że u mnie wszystko w porządku. Dawaj, co, wchodzisz czy nie? Cześć. Dzień dobry, tak?
Cześć to możesz mówić do swoich koleżków, ale nie do mnie. Siadaj. Gdzie? Tyle razy im mówiłam, że chcę ludzi na poziomie dosyć kurwa chamstwa. Tutaj. Dziękuję. Serdecznie pani dziękuję z całego serca, że zezwoliła mi pani usiąść. No dobra, na co czekasz? No już, już, rozbieraj się. Tak od razu? Szybka jesteś. Mogę? Jasne. Myślisz, że mam ochotę oglądać twoją gołą dupę? Why? Stój, pysk! Nie pozwoliłam ci mówić. Spoko. To twoje mieszkanie? Trochę zanurowate jak na ciebie. Wynajmujesz? Zresztą pytam, bo sam szukam czegoś na mieście taniego, jakbyś miała dobry kontakt. Słuchaj, Wojku. Nie powiedzieli ci, po co tu przyszedłeś? Słuchaj. Jesteś za nerwowa. Ja lubię miłą konwersację, możemy sobie... Niektórzy nazywają to grą wstępną. Żaden problem. Jak jeszcze raz otworzysz niepytany mordę, to naprawdę się zdenerwuję. Potnę ci gębę i dopłacę do rachunku. Jak ci się nie podoba, to wypierdalaj i zadzwoń po kolegę, okej? Okej. Spoko, spoko, spoko. Zawsze sobie powtarzam, że to tylko gra. Nic osobistego. Okej, nic nie gadam. Co ty sobie myślisz w tej swojej małej główce, co? Że kim ty kurwa jesteś, co? Jesteś zajebista. Co ci się wydaje, że wszystko możesz? Jeszcze. Gnoju, jesteś ścierwem, szmatą! Dawaj. Stój, pysk! Dawaj. Gnoju! Jeszcze. Zajebiście, chodź. Stop! Cicho! Dotknij go. Czujesz? Dobrze ci, co? Podoba ci się? Jesteś piękna. No, jeszcze. Dawaj. Dawaj. Nie dotykaj mnie. Słuchaj, to mi się przestaje podobać. Umawialiśmy się na inną zabawę. Jak ci nie odpowiada, to zadzwoń sobie po kogoś innego. Nie, dobra, dobra, stop. Czekaj, luz.
Może trochę przesadziłam, no dobra. No nie mówili ci, że lubię się czasem trochę powygłupiać, no. Spokojnie, tak. Spokojnie. Zaczniemy jeszcze raz. Siadaj. Lubisz to, nie? Siadaj. Prawie mnie nabrałaś. Ja lubię bardzo robić te rzeczy, ale nie lubię wariatów. Czujesz? Są ludzie, którzy po prostu przeciągają minusowe promieniowania kosmiczne. Jasne. Kumar, co robisz? A nie, nie, nic. Słuchaj, no musimy się trochę powygłupiać. Życie jest takie nudne. Chodzi o to, żeby swoje ciało wprowadzić w odpowiedni rezonans. Jarzysz? Jarzę. I żeby łapać po prostu te dobre rzeczy z życia. Aha. To co? A zabawimy się? Jak chcesz. No to już. Zabawa. No. No to cześć. Co ty odciepiałaś? Kurwa, rozgrąż mnie natychmiast! Połamałaś mi ręce! Ciszej, bo cię jeszcze ktoś usłyszy. Przybiegnie na pomoc, laluniu, jesteśmy na pustkowiu. Nie rozwiąż mnie, kurwa! Słuchaj, gnojku, jesteś zwykłym ścierwem! Wszyscy tacy jesteście. Tępy robal, którego trzeba rozdeptać, żeby się ścierwo nie rozniosło po całym świecie. Kluj na siebie, brudko! Tak? Tak, jestem w trakcie rozmowy. Tak. Nie, nic ważnego. Dobrze, jeśli to pilne, to będę za 5 minut. Zbieraj się. Koniec zabawy. Wyjdź. Zjeżdżaj. Zapomnij o wszystkim. Dostaniesz ekstra kask od swojej szefowej. Zbierałem pocztówki z miastami, jak byłem mały. No dobrze, dobrze, niech pomyślę. Nie, mam taką jedną zabawę. Mam. Nie wiem, czy powinienem mówić. Czasami, jak idę po mieście, to patrzę na człowieka i zastanawiam się, jakie miał życie. Nigdy nie można tego sprawdzić, ale zawsze staram się coś wymyślić. Patrzę na starszą kobietę i zastanawiam się, czy ma dzieci, męża, gdzie mieszka. Jak idzie jakaś dziewczyna, to myślę, kiedy się ostatnio kochała. Czy może na okres, albo czy używa markowej bielizny. To bardzo rozwija. Widzę młodego mężczyznę, patrzę na niego. Czy właśnie on mógłby zacząć zabijać? A gdyby zaczął, jakby chciał to zrobić? Rękami, karabinem. Czasem myślę sobie, kto z nas umrze tej nocy. Nie jestem ateistą ani wierzącym. Wakacjami i człowiekiem na zdjęciach z wakacji, który podobno jest mną, ale ja wcale się nie poznaję.
Nie chcę być uśmiechniętą reklamą rzeczy mi niepotrzebnej albo potrzebnej, nieważne. Nie potrzebuję żadnych gazet, ani telewizji, ani tych gadających głów polityków. Odpierdolcie się ode mnie. Odpierdolcie się ode mnie wszyscy. Dlaczego to robisz? Sprawia ci to przyjemność? Kawa czy herbata? Gówno. Możesz się zacząć ubierać? Gówienko. Proszę. Nie masz wrażenia, że tracisz nad sobą kontrolę? No bo ja mam takie wrażenie. Gówno, gówienko. Gówniak. Naprawdę mogłabyś wymyślić coś innego. Coś, nie wiem, jak ty to mówisz? Bardziej finezyjnego, tak? Tak? Nie idę. No to nie idziesz, no. A teraz zacznij się ubierać. A ja zamówię taksówkę. Tak? Dużo o tobie ostatnio myślałam. Tak? Bardzo dziękuję, to bardzo miło. Boisz się? Co? Drga ci lewe oko, jak się zdenerwujesz. Ale przecież wiesz o tym. Dziękuję za wnikliwą analizę. Nie żartuję. Nie chce mi się.
Wiesz, że rzeczy mi się nie chce? Nie chce mi się tam iść ani dziś, ani kiedykolwiek. Będą wszyscy, co na pewno będą wszyscy. Mam się uśmiechać i opowiadać dobre kawały. Oni to lubią, tak mówiłeś? Myślę. A nie zauważyłeś, że oni najbardziej lubią perwersyjne dowcipy? Wydaje nie mi się, tak że przykro. Z moich śmieł się tylko przez grzeczne. Mi się nic nie wydaje. Ty powinieneś kupić sobie taką tą nadmuchiwaną lalę, którą byś zabierał na te swoje przyjęcia. No. Wyobraź sobie, jaka oszczędność pieniędzy. Nie musiałbyś jej utrzymywać, karmić, słuchać. No, a najważniejsze, że lala nie buntowałaby się przed wyjściem i nie robiła ci głupich numerków. Jak tak na ciebie patrzę, to wiesz, co sobie myślę? Ale najważniejszy w tym wynalazku byłby magnetofon, na którym mógłbyś nagrywać najlepsze kawały. Widzisz to? Stoisz pod rękę na przyjęciu z laleczką, a ona opowiada najlepsze dowcipy. Wszyscy chcą z tobą porozmawiać, myślę, zapytać cię o coś, albo chociaż, no nie wiem. No. Że ty po prostu to lubisz. Po prostu to lubisz. Po prostu lubisz. Mm. Mam w dupie twoich dystyngowanych kolesiów, świetnego szefa, w ogóle kurwa całą tę twoją kancelarię adwokacką, specjalizującą się w prawie handlowym. Jesteś naprawdę świetna. Gratuluję. Dzięki. Wychodzę na 10 minut do sklepu. Jak wrócę, masz być ubrany. A wiesz, co jest w tobie najbardziej żałosne? Te twoje opowieści, jak wyszedłeś z gówna. Uczyłeś się. Uczyłeś, no. Też się nauczyłeś. I teraz jesteś naprawdę kimś. Ja poważnie, najpierw opowiadasz o swoich rodzicach. To prości ludzie. Mam do nich szacunek, ale możesz zostawić moich rodziców w spokoju? Tę opowieść o pępowinie, którą musiałeś odciąć, żeby przestać. Nowe życie, po co? Chciałeś mi się spakować i wypierdalać? Ujmiesz to dosadnie, czy też poprosisz mnie, żebym opuściła twoje mieszkanie możliwie jak najszybciej? Opuszczam twoje mieszkanie możliwie jak najszybciej. Opuszczam twoje mieszkanie. Rób co chcesz! Nie dam ci tej satysfakcji. Nie pozwolę powiedzieć ci... Słuchaj, mała, nie przeginaj. Bo z tego, co ja wiem, to ty nie zarobiłaś jeszcze groszy. Więc się lepiej miarkuj, bo ja jestem kimś, rozumiesz? Mój ojciec ledwie skończył podstawówkę, a matka jest rozhisteryzowaną idiotką, ale ja jestem... Trzymaj się mnie, to do czegoś dojdziesz, bo ja do wszystkiego doszedłem sam, bo ja. Ja mówię poważnie. Rób, co chcesz. Nie wiem, studiuj, albo nie studiuj, pracuj, nie pracuj. Rób, co chcesz i bądź szczęśliwa. Ja już nie jestem twoim problemem. Thank you.
No. Tak, to ja. No. Rozumiem, zaraz będę. Co się stało? Mój ojciec miał wypadek, nie żyje. Jak to się stało? Nie wiem. Nie żyję. Thank you.
Gnojek jawnie zaproponował mi łapówkę. W odróżnieniu od ciebie jeżdżę bardzo ostrożnie. To byłby drugi mandat w moim życiu. Byłby, ale go nie było. Słabość do samochodów i niedostateczne przestrzeganie przepisów drogowych. To cię zgubiło. Dzisiaj gdzieś śpieszy. Poza tym to wszystko w porządku. Zrobiłam wczoraj sprawdzian z liczb urojonych. Spotkałam się z Piotrem i byłam na zakupach. Ciekawa jestem, co ty masz mi takiego do powiedzenia. Zapomniałam cię uprzedzić. Wrzuciłam ci dwa woreczki zupy jarzynowej. Ale nie denerwuj się, że się muszę gdzieś z tym wszystkim pomieścić. Dwa malutkie pomieszczenia, kuchnia, w której nawet nie ma stołu i jeszcze ten wątpliwej urody mebel. Zrobiłaś przegląd? Zrobiłaś? Zrobiłam. Wszystko w porządku. Zadowolony? Wiesz, ile my teraz zużywamy prądu? Wiem. Cały czas śnią mi się jakieś tropikalne klimaty. Jakieś kokosy. Woda niebieska. Taka niebieściutka. Niebieściańska po prostu. Dziewczyny. Zapomnij. Motory. No, a wieczorem to piwo. I miła atmosfera. Kabriolet. Czy do ciebie naprawdę jeszcze nic nie dotarło? Kochanie, przecież ty jesteś martwy. Ciebie nie ma. A ja od 2 miesięcy jestem młodą, atrakcyjną wdową. I znowu na wydaniu. No, wjeżdżamy w miasto. Nieśpiesznie. A dookoła nas radość. Wszyscy myślą, że ty gryziesz glebę i że zaczynają na tobie rosnąć kwiatki. A dzięki mojej słabości do ciebie masz to łóżeczko, tę lodóweczkę, o których nikt nic nie wie, nikt.
Chce mi się palić. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jaką pozycję we współczesnym świecie mają wdowy? Kobiet po rozwodach są hurtowej ilości. To prawdziwa wdowa. Prawdziwa wdowa to jest coś. On cały czas mi się kręci w głowie. Po co waliłeś w to drzewo motorem? Miałeś totalnie nieracjonalne szczęście. No, przyznaję, że w tej kwestii nie mam jasnego poglądu. Chociaż z drugiej strony korupcja to jest coś, dzięki czemu w ogóle można jakoś żyć w tym kraju. Tak się zastanawiam, ile ja bym musiała za granicą dać w łapę grabarzom za przywiezienie zwłok męża na dzień przed pogrzebem do domu i pochowanie w trumnie kilku łopat piachu. To czasem jesteś taką materialistką. Być może. Ale chciałabym ci uzmysłowić, że masz wobec mnie pewne nieuregulowane sprawy finansowe. O? No wiesz, odkąd poszerzyły mi się horyzonty, inaczej patrzę na te kwestie. Kochana. Jeżeli ty myślisz, że tak zwana miłość tłumaczy wszystko, to się mylisz. Nie wiem, czy komukolwiek z was pomogłem przetrwać ten okres. Starałem się. I co teraz? Czekam na następny sztorm. Ale na razie należy mi się chwila snu. Żegnam was serdecznie. Jak się czujecie tego pięknego dnia? Pa. Let's go.